Rafał z kanału Plugin Poland. Tym razem będę się streszczał, ale też proszę udostępnijcie ten film. Raz, że wyjaśniam mit związany z indukcją nierozwiniętego przedłużacza, ale co ważniejsze, uświadamiamy, dlaczego jednak ten przedłużacz mimo wszystko musi być rozwinięty. Do filmu natchnęła mnie sytuacja, ponieważ kolejny raz widziałem szerzenie mitu o przedłużaczu uchodzącym za cewkę indukcyjną i grzejącym się przez to przewodzie, a finalnie spalającym się i topiącym przewodzie. Widoczny na zdjęciu przewód do ładowarki samochodu elektrycznego owinięty wokół metalowego słupa nie stanowi zagrożenia w postaci nagrzewania się zjawiska indukcji magnetycznej, tak zwanego efektu cewki. Zjawisko to może wystąpić, ale w tym przypadku raczej nie jest to problematyczne i względnie pomijalne. Taki przewód jak w moim przypadku, na przykład Fordowy, do 22 kW, bardzo ładnie wykonany, solidnie, gruba izolacja, specjalnie przygotowany. Przy ładowaniu samochodu elektrycznego płynie stosunkowo duży prąd, ale pole magnetyczne może być generowane. Jednak owinięcie przewodu w ten sposób, jak na zdjęciu, nie tworzy efektywnej cewki, ponieważ przewód nie jest rozwinięty w regularny sposób, a jego liczba zwojów jest bardzo mała. Dla efektu indukcji magnetycznej istotna jest duża liczba zwojów przewodu i wysokie natężenie pola magnetycznego. Co więcej, przewody stosowane w ładowarkach, takich jak tutaj, czy przewodach od ładowarek, są odpowiednio izolowane i zaprojektowane tak, aby wytrzymać przepływ dużego prądu i bez nadmiernego nagrzewania się. W praktyce taki przewód może się lekko nagrzewać od samego przepływu prądu, ale takie nagrzewanie nie wynika z faktu owijania przewodu wokół słupa, tylko z rezystancji samego przewodu i dużego prądu. Podsumowując, problem nagrzewania się przewodu z powodu zjawiska cewki jest w tym przypadku mitem. Jednak najlepiej przewody zostawiać luźno, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, to znaczy zagięć, co mogłoby wpłynąć na ich długotrwałe działanie. Ponieważ jeżeli często będzie mocno zaginany, to w tym miejscu zagięcia może przewód być narażony na pęknięcia. Czy w takim razie na przykład te nasze bębnowe przedłużacze trzeba rozwijać? Podkreślam i niech to poniesie się w świat, udostępniajcie, trzeba koniecznie je rozwijać. Przedłużacz musi być rozwinięty, ponieważ płynący prąd wydziela również ciepło, oprócz tego, gdy przepływa. Zależnie od wielkości prądu, który idzie tym przedłużaczem, długości kabla, jaki jest, rezystancji i tak dalej, wydziela się ciepło w mniejszym lub większym stopniu, ale zawsze się wydziela. W nawiniętym w ten sposób przewodzie na przedłużaczu bębnowym zwoje wewnątrz, czyli te, które są tutaj pod spodem, bliżej samego środka nawiniętego, grzeją się tak samo jak reszta, ale nie mają jak odprowadzić ciepła, ponieważ te zwoje zewnętrzne w tym miejscu stanowią niejako izolację i te w środku grzeją się coraz bardziej, nie mogą odprowadzić ciepła, aż w końcu zaczynają się topić i dochodzi do zapłonu nawet. Tu tak samo jak wcześniej mówiłem, zjawisko cewki nie jest, jest względnie pomijalne i nie jest istotne. To grzejący się przewód, od którego nie ma możliwości odprowadzenia ciepła, stanowi problem i przyczynę tej sytuacji. Więc koniecznie za każdym razem, gdy używamy z dużym obciążeniem lub przez dłuższy czas takiego przedłużacza, należy go bezwzględnie rozwinąć. Zakładam, że można by go było nie rozwijać, jeżeli byśmy podłączyli ładowarkę do telefonu komórkowego i wtedy by był na tyle mały prąd, że nie byłoby trzeba. Tak samo tutaj mam taki swój też zrobiony. Też w środku jest nawinięta rolka, jest tak sprytny trochę, ale to taki mój, jako ciekawostka. I ostatnie, co chciałem powiedzieć. Z mojego doświadczenia taki mój przedłużka jest na kablu 3×4 mm². Ładuję nim auto z mocą 3,5 kWh, czasem nawet przez 8 do 10 godzin. W pierwszej wersji końcówki od tego kabla, który tutaj podłączyłem do wtyczce, były zalutowane i osadzone w gniazdach tej wtyczki. I kiedy wtedy rozłączałem po tych 8-10 godzinach tą wtyczkę, to była bardzo gorąca. Po jakimś czasie poprawiłem to, zakładając takie końcóweczki
na przewody z zaciskarką. W ten sposób to założyłem, zmieniłem, zacisnąłem i wszystko złożyłem. I dzięki temu, że jest to też gruba linka i te końcówki, teraz kiedy wyjmuję go po ładowaniu, jest on co najwyżej ciepły. A co ciekawe, też rozchodzi, to jest gruby przewód miedziany i on też transportuje ciepło. I jak wyjmuję, to czuję na przykład dotąd już, że jest letni przewód, tak? Dalej jest zimny, a to jak rozchodzi się to ciepło i przekazuje dalej. Więc polecam też stosowanie tego typu końcówek na przewody. Dziękuję i polecajcie ten film.